Witam Państwa serdecznie, Hanna Maria Giza. 1 sierpnia 1944, 1 sierpnia 2021. 77. rocznica Powstania Warszawskiego. Powstania młodych ludzi, którzy przysięgali o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia. I śpiewali: warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Za każdy kamień twój, stolico, damy krew. W Powstaniu Warszawskim zginął kwiat polskiej młodzieży. Jak słusznie ktoś zauważył, do wroga strzelaliśmy brylantami. Dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego dziękuję za udostępnienie nam audytorium imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Witam Państwa, którzy zechcieli na to nasze spotkanie dzisiaj tutaj dotrzeć, spotkać się z bohaterami tamtych dni. Przedstawiam Państwu pani Halina Dudzikówna Jędrzejewska, pseudonim Sławka, żołnierz Armii Krajowej, sanitariuszka, batalion Miotła, zgrupowanie Radosław, dzisiaj podpułkownik w stanie spoczynku. Brała udział w walkach na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. W czasie powstania dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych, po powstaniu osadzona w stalagu 10B koło Sandbostel, a następnie w stalagu 6C koło Oberlangen. Po wyzwoleniu przewieziona do Wielkiej Brytanii, gdzie służyła w pomocniczej służbie kobiet w polskich siłach lotniczych. Po powrocie do Polski ukończyła studia medyczne. Witam Panią serdecznie, Pani Halino. Pan Juliusz Kulesza, pseudonim Julek, strzelec, żołnierz samodzielnej grupy Armii Krajowej, podziemna wytwórnia banknotów, łamane 17, łamane S, zgrupowanie Róg, Stare Miasto, dzisiaj kapitan. Odznaczony Krzyżem Walecznych, a także Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Grafiki, ale także pisarz. Swoje wspomnienia okupacyjne, wydarzenia II wojny światowej, powstańcze przeżycia opisał w książkach m.in. Stasiemko na czołgi, Reduta PWPW, Sierpień przez całe życie. Witam Pana serdecznie. Nasze nagranie realizuje Borys Kozielski. Jest 1 sierpnia 1944 roku. Godzina W została rozkazem pułkownika Antoniego Chruściela, pseudonim Monter, wyznaczona na 17. Wiemy, że nie do wszystkich dotarł rozkaz. Nie dotarł na czas. Skąd Państwo, młodzi ludzie, wiedzieli, że powstanie się zaczęło? Kto i kiedy przekazał rozkaz o godzinie W? Kto zdążył, a kto nie zdążył na tę zbiórkę? Pani Halino. No cóż, w gruncie rzeczy to można powiedzieć, że ja się sama dowiedziałam o godzinie W, bo przede mną była ustalona, tak jak normalnie w tych warunkach, była ustalona kolejność porozumiewania się. Przede mną była koleżanka, która, ja mieszkam na Ochocie, w tym miejscu, gdzie mieszkam dzisiaj, a koleżanka moja była ze Śródmieścia i ona miała obowiązek zawiadomić w tej kolejności pięciu osób. Z tej piątki dziewczyn. Z tej piątki dziewczyn, tak. Ona była przedostatnia, a ja byłam ostatnia. To znaczy jej obowiązkiem było zawiadomienie mnie, gdzie i kiedy mamy się zgłosić. No i sytuacja była taka, że było już dosyć późno. Gdzieś tam pewno blisko godzina piąta. No w każdym razie do mnie przyszedł, bardzo się spiesząc, mój kolega. Powiedział: godzina W wyznaczona, przyszedłem, żeby się pożegnać. I dosłownie zamieniliśmy dwa słowa, uściskaliśmy się i on pobiegł. No a ja nie miałam, byłam przerażona, bo ktoś przede mną już wiedział, tak? A ja nim już poszedł do powstania, a ja siedzę w domu i nic nie wiem. I czekam, nie wiadomo na co, prawda? Byłam po prostu zrozpaczona, więc w końcu doszłam do wniosku, że nie ma co, tylko ruszam do tej koleżanki, która jest przede mną, czy która miała absolutnie obowiązek zawiadomienia mnie o godzinie W.
No i udało mi się pojechać tramwajem kawałek, a potem już biegłam. Ale już w mieście był w mieście niepokój? Widać było, że coś się dzieje, prawda? Dużo, dużo młodych ludzi i młodych dziewcząt, młodych chłopców się przemieszczało. To było widoczne. No w każdym razie dobiegłam, można powiedzieć, do mieszkania mojej koleżanki, której obowiązkiem było zawiadomienie mnie o godzinie wybuchu. I zastałam ją w takiej sytuacji, że właśnie zamykała drzwi do swego mieszkania, bo już wychodziła do powstania. Nie do pani. Nie do mnie. Ja o niej miałam. Ja mówię, jak to? To dokąd ty idziesz? Do mnie? A ona mówi, skąd? Popatrz na zegarek. Biegnę mi na miejsce zbiórki. Bardzo cię przepraszam, ale ja nie mogłam. No ja muszę powiedzieć, że skóra mi ścierpła, ale to właściwie nic się takiego nie stało. Poza zdenerwowaniem. Bo obie pobiegłyśmy w swoje miejsca zbiórki. Ona w swoją, ja w swoją. I obie zdążyłyśmy. No ale musiała pani dotrzeć do domu. Musiała pani zabrać torbę sanitarną, prawda? Musiałam powiedzieć. I dopiero? Tak, musiałam. No ja nie mogłam. Naprawdę to byłoby po prostu nieuczciwe z mojej strony, gdybym ja poszła do powstania i nie powiedziałabym, nie uprzedziłabym rodziców, że ja idę do powstania. Więc musiałam wrócić do domu i to, co przed chwilą mówiłaś. Musiałam się pożegnać z rodzicami. Trwało to minutę. Objęliśmy się, pocałowaliśmy się. A gdzie było to miejsce zbiórki, na które pani biegła? A miejsce zbiórki było w zasadzie niedaleko. Się nazywa ta ulica? Wolność. Dobrze mówię? Tak, dobrze. Szukamy wolności na ulicy Wolność. Tak, tak. Zresztą miałam to szczęście, że był jeszcze ostatni tramwaj, który szedł od nas, z Placu Narutowicza, w tamtą stronę. Dokładnie w tamtą stronę. I jak już byłam dosyć blisko, to kierowca tramwaju. Czyli motorniczy, tak. Motorniczy, tak. Powiedział, proszę państwa, proszę wychodzić z tramwaju, bo ja dalej już nie jadę. Tramwaj był zatrzymany, ludzie wyskoczyli, gromada młodych ludzi wyskoczyła. I każdy w swoją stronę biegł. I zdążyła pani. I ja miałam to wyjątkowe szczęście, że to było dokładnie na wprost właściwie zbiórki mojej. I to tak się złożyło, to znaczy zupełny przypadek. No i jeszcze tylko powiem, że co zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ja pobiegłam na drugą stronę ulicy i biegłam już wyraźnie w kierunku do mojego miejsca zbiórki. I było to tak jakoś właśnie dziwnie, że... Znaczy dziwnie, to może to nie jest dziwne, dla mnie wtedy to było bardzo dziwne. Jestem po drugiej stronie ulicy i zobaczyłam, że w moją stronę, z drugiej strony, idzie młody człowiek, który niesie coś takiego dziwnego. On miał w rękach karabin, przed sobą. I nie ukrywał? Przed sobą, nie, na wierzchu. Tam już nikogo dookoła nas nie było. Było pusto. On szedł z jednej strony, a ja z drugiej strony. Okazało się, że on po prostu szedł i mówił, proszę państwa, do ludzi, którzy z bram wychodzili. Proszę państwa, proszę nie wychodzić z bram. Proszę stanąć przed bramami, bo za chwilę może być to bardzo niebezpiecznie. I szedł i trzymał to, co miał, na co ja oczy wyczeszczyłam. I dosłownie w ostatniej chwili byłam na miejscu, zameldowałam się u dowódcy i byłam. I za chwilę się zaczęła walka. Strzelanina. Panie Juliuszu, a pan, gdzie pana godzina W zastała? Mój początek powstania dosyć nietypowo wyglądał. Ponieważ ja w godzinie W, ja byłem w ogromnym kompleksie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ja byłem w PWPW zarówno jako pracownik, bo pracowałem, byłem praktykantem w rysowni,
jak i mieszkaniec, lokator bloku mieszkalnego PWPW. W PWPW już w czasie okupacji, to nawet w pierwszych latach okupacji, funkcjonowała podziemna wytwórnia banknotów, którą mam tutaj na opasce, którą tę nazwę mam uwidocznioną. To była grupa specjalistyczna, oczywiście do określonych zadań poligraficznych, przede wszystkim banknoty. Banknoty, produkowała banknoty dla Armii Krajowej, z tym, że wiosną 1944 roku, kiedy nastąpiło ogólne takie przestrojenie tych oddziałów określonych jako tak zwane służby tego typu, co ta grupa, przekształcanie ich w oddziały bojowe już z myślą o zbliżającym się powstaniu. I wtedy w grupie PWB-17 wyznaczono zadanie zdobycia wytwórni papierów wartościowych od wewnątrz. Ale o tym powiemy za chwilę. Natomiast mnie interesuje to, co pan młody człowiek, ile pan miał lat? 16? 17 rok. 17. Tak, 16 z kawałeczkiem. Co pan młody człowiek robił w tej wytwórni? Bo to, że było tam, były mieszkania. Wiem, że pana ojciec pracował. Ja byłem pracownikiem, tak jak już powiedziałem, praktykantem w rysowni. A właśnie. I co pan rysował? Byłem praktykantem w rysowni. Z tym, że wytwórnia, kiedy zbliżał się front, zawiesiła produkcję. Zostały tylko osoby personelu PWPW przeznaczone do działań ewakuacji, bo sprzęt wywożono do Rzeszy. Ale dowcip polegał na tym, że wśród tego personelu, który właśnie sprawował różne czynności związane z ewakuacją sprzętu, prawie wszyscy byli zaprzysiężeni w tej grupie PWB-17. A pan był zaprzysiężony? Ja jeszcze nie byłem. Jeszcze ja w momencie zdobycia wytwórni się zgłosiłem jako ochotnik. Z tym, że z wytwórnia była zdobywana, usiłowanie zdobywania wytwórni były również od zewnątrz. Skrupowania go zdawa i tak dalej. Z tym, że gdyby nie uderzenie grupy tej wewnętrznej, PWB-17, to prawdopodobnie mielibyśmy podobną historię, co z Pastą w Śródmieściu, która broniła się 3 tygodnie. Ponieważ Niemcy z dosyć zagadkowych powodów na kilka godzin przed godziną W tą dotychczasową załogę niemiecką wytwórni, tą złożoną z Schutzpolizei, potocznie zwanych mylnie żandarmami w Warszawie, wzmocniły kilkudziesięcioma żołnierzami z ciężką bronią maszynową. To by świadczyło o tym, że oni się spodziewali ataku. Mm-hmm. Bo to było kilka godzin przed godziną, bo nagle około 50 ich wysiada i ciężka broń maszynowa i rozstawiają się po gmachu. Na wieść o wybuchu powstania w Warszawie Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Ten wyrok był wydany na was, na powstańców. Czy wyście wtedy o tym wiedzieli, że to takie są konsekwencje? Czy mimo wszystko, gdybyście nawet wiedzieli, to czy ruszylibyście do walki? Na pewno byśmy ruszyli. Nie wiedzieliśmy. Nie wiem... Do mnie w każdym razie dotarło tylko to, że mam się zgłosić tu i tu, godzina W i koniec. I nie myślała pani, jakie ale oczywiście, konsekwencje? I... O żadnych, to w ogóle do głowy mi nie przyszło. To na pewno było typowe zjawisko. Przypuszczam, że moim koleżankom i kolegom, którzy tak jak ja wybiegali w tym momencie z domów po pożegnaniu się z rodzicami, jeśli ich jeszcze mieli, prawda? Na miejsce zbiórki, to nikomu do głowy nie przyszło, co to może być dla nas niebezpiecznego. Zaczynało się powstanie i to było dla nas coś nadzwyczajnego, coś fantastycznego. Przecież ja pamiętam, jak zobaczyłam tego młodego człowieka przed sobą, bronią w ręku, no to ja oniemiałam, ja po prostu przysunęłam i się mu przyglądałam. No. To może to tak śmiesznie brzmi teraz, ale... No to było coś fantastycznego. Pomyślałam sobie, no
Już się zaczęło, już się na pewno zaczęło. I że wszyscy na to czekali. Tak, oczywiście. A jak pan, panie Juliuszu, czy pan znał ten rozkaz Himmlera? Ja byłem, nie, o tym rozkazie jeszcze nie było mowy. My się raczej w pierwszych dniach sierpnia, kiedy jeszcze był względny spokój, o ile spokojem można nazwać ostrzał artyleryjski i tak zwane szafy, to my się zastanawialiśmy, kiedy na Berlin ruszymy. Takie raczej były tematy u nas. Początkowo wszystkim entuzjazm był nieprawdopodobny. Powstańców czy również cywilów? Wszystkich. Szepcy wywieszali ogłoszenia: powstańcom reperujemy buty za darmo. W ogóle ja jako przykład entuzjazmu, temu, że ulegli temu wszyscy, mam tak zwany dyżurny przykład. Zgrupowanie Leśnik, które do nas przyszło po 3 tygodniach, był żołnierz o pseudonimie Dentysta. Na ogół pseudonimy z czegoś się zawsze brały. Więc jeżeli dentysta, młody człowiek, 20-paroletni, to być może student stomatologii, czy ktoś w rodzaju. Ale jego słownictwo, gdzie cenzuralne były właściwie tylko spójniki, jego słownictwo w żadnym razie nie wskazywało na żadne studia, nawet na maturę. I dlaczego dentysta? I on wtedy, przyciśnięty przez kolegów, przyznał się, że on po prostu na co dzień chodzi na cmentarze i wyrywa nieboszczykom złote zęby. I teraz proszę sobie wyobrazić, to jest właśnie skala tego entuzjazmu. Bo jeżeli człowiek, to jest absolutne dno moralne, przecież to był pierwszy kandydat do wyznawania filozofii śmierć frajerom. Tak. Niech inni walczą, a ja sobie w piwnicy to spokojnie przesiedzę. Więc będę jeżeli korzystał. Nawet taki człowiek w tym momencie nagle w nim się coś obudziło, on się poczuł jednym z nas, poczuł się Polakiem, naszym rodakiem i on zamiast do piwnicy to bierze karabin i idzie walczyć. Najlepszy przykład, jaka panowała atmosfera, jak wszyscy się chcieli w to włączyć. Warszawa, czyli pole bitwy, obejmowało 140 km kwadratowych. Stolica Polski w 1944 roku liczyła około 1 000 000 mieszkańców. Zaprzysiężonych kobiet i mężczyzn, to jest bardzo ważne, było 50 tysięcy. Oddziały tak zwane szturmowe liczyły około 30 tysięcy żołnierzy. Dlatego zapytałam, czy poszlibyście mimo wszystko, mimo tego rozkazu Himmlera, bo tylko 40% powstańców przeszło pełne szkolenie bojowe. Tylko 40%. W chwili przystąpienia do walki oddziały miały do dyspozycji, tu się powołuje na dane powszechnie dostępne, 98 ręcznych karabinów maszynowych z zapasem 160 naboi każdy. 604 pistolety maszynowe z zapasem 200 naboi każdy. 1386 karabinów z zapasem 170 naboi każdy. Ponadto posiadano 2660 rewolwerów z 20 nabojami każdy i około 50 tysięcy granatów ręcznych, głównie własnej produkcji. Broni ciężkiej nie było w ogóle. Czy państwo mieli świadomość wtedy, z czym i przeciwko jakim siłom się porywacie? Myślę, że w większości przypadków nie wiedzieliśmy. Po prostu wiedzieliśmy o tym, że będzie powstanie, że będzie godzina W. I w momencie, kiedy godzina W przyszła, to poszliśmy po prostu do walki. No ale czym walczyliście? Ale myśmy, ale co mieli chłopcy z pani oddziału? Mieli chłopcy, ja nie dostałam broni. No bo sanitariuszki nie dostawały. A dopiero dostałam broń w późniejszym okresie, bo przyszedł do mnie dowódca i mi dał do ręki pistolet, 7. I powiedział: Sławka, masz, może to ci się przydać. Weź sobie to. Bo to było w czasie takich koszmarnych naszych walk, naszego oddziału, gdzie gromada zginęła z nas. Widocznie on uważał, że jakoś mnie odsłoni w ten sposób. To co ja widziałam, to
moi chłopcy na Woli mieli broń. Lepszą, gorszą, ale mieli broń. Nie było takiej sytuacji, że przyszła grupka ludzi i sobie włosy z głowy wyrywała, że zaczyna się powstanie, a oni nie mają z czym się bić, prawda? Nie. Chyba nie było takiego poczucia, takiej nawet myśli takiej, że to możemy być w jakiejś takiej koszmarnej sytuacji, że wystąpimy z czym? Bez broni? Tak. A czy pana znajomi z tej polskiej wytwórni papierów wartościowych, którzy tam byli wewnątrz, w środku, byli uzbrojeni? Czy byli przygotowani na ewentualny atak? Ja podzielam to, co mówi Sławka przed chwilą, z tym, że oczywiście byliśmy słabiej uzbrojeni od nich, to nie ulega kwestii. Natomiast inaczej sytuacja wyglądała w godzinie W niż później. W godzinie W nie było aż takiej dysproporcji, bo były punkty obsadzone przez Niemców, ale to nie była cała armia ściągnięta do tłumienia powstania jeszcze w tych pierwszych dniach. Także takiej dysproporcji nie było. Jeśli chodzi o moją grupę, to rzeczywiście był jeden pistolet maszynowy Schmeisser, ale to w godzinie był tylko. Dużo było granatów. Granatów ręcznych było dużo. Tutaj zresztą, jeśli chodzi o, wracając do zdobycia PWPW, to zdobyto ją na zasadzie konia trojańskiego, bo prawdopodobnie te oddziały z zewnątrz długi czas szturmowały bezskutecznie. Po prostu, kiedy nagle wewnątrz, na korytarzach zaczęły się sypać granaty, ich ogarnął popłoch. I zaatakowaliście tych Niemców, którzy byli wewnątrz. Oni po prostu, to element psychologiczny zadziałał. Tak. Ta załoga niemiecka, nie spodziewająca się, że od wewnątrz ktoś na nich uderzy, ona była tylko przygotowana na odpieranie ataków od Wójtowskiej, od Zakroczyńskiej i tak dalej. I tutaj ten koń trojański to jest akurat idealnie pasuje do tej sytuacji. A czy rzeczywiście było tak, bo mówiło o tym wielu powstańców, z którymi rozmawiałam, że tak jak państwo mówią, że to nie miało znaczenia, czy macie broń, czy nie macie, czy jedzenie jest zapewnione, czy nie, czy aprowizacja jest zapewniona, czy nie, że i tak poszlibyście się bić bez względu na to, czy byłby rozkaz dowództwa, to i tak byście poszli, w którymś momencie by to pękło. Czy to jest możliwe? Ja myślę, że to jest możliwe, bo nastrój był taki wśród młodzieży zorganizowanej, która, no, każdy z nas gdzieś był, jak to się mówi, tak? Gdzieś należał. Myśmy byli psychicznie przygotowani do tego, że będzie walka i że my będziemy walczyć bez względu na sytuację. No przecież były takie sytuacje, że rozkaz gdzieś nie dotarł. Byli tacy, bo przecież później żeśmy wymieniali raz ze sobą uwagi i różne żale były wypowiadane, bo wszyscy chcieli się bić. Wszyscy. To nie znam kolegów ani koleżanek, które by się nie zgłosiły w porę tam, gdzie miały się zgłosić. Które by nie chciały brać udziału w walce. Naprawdę nie było. To nie dlatego mówię, żeby tam kogoś gloryfikować, prawda, że byli tacy wspaniali. No bo, ale to wam powiem, byli naprawdę wspaniali. Naprawdę byli wspaniali. Jak sobie pomyślę, jak się zachowywali w dramatycznych sytuacjach, koledzy. Byliście z różnych formacji. Na czym polegała ta formacja? Na czym polegała ta siła wewnętrzna? Gdzie ona była zakorzeniona? Ta nieprawdopodobna siła, że właśnie tak jak pani powiedziała, byli wspaniali. Że zostaliście pobici, ale nie pokonani. Skąd czerpaliście? Co to był za imperatyw? Skąd czerpaliście tę siłę? Ja się kiedyś późno, po długim okresie czasu nad tym się zastanawiałam. Skąd się w to wzięło właściwie? Bo przecież tutaj nie ma czasu ani miejsca na to, jakby to opowiadać. Co myśmy robili, żeby walczyć? Żeby brać udział w walce i żeby zwyciężyć w określonym miejscu. Ja myślę, że
że to chyba było coś u nas w czasie okupacji, że myśmy byli wszyscy nastawieni do walki, żeśmy marzyli o walce. Ale co to było, harcerstwo, czy to... Różnie, różnie, bo na przykład ja na początku, ale krótko, byłam w harcerstwie swoim, w którym byłam poprzednio, a potem poszłam tak, to było zorganizowane dosyć mocno, Konfederacja Narodu. I ja z harcerstwa przeszłam tam. No ale to właściwie wszędzie było tak. Wszędzie była ta sama sytuacja. Ja wiem to, co mi siostra moja opowiadała. Jak oni w swojej grupie oczekiwali na wybuch powstania, czekali. Byli pewni, że będzie, że wybuchnie, że to za chwilę już. Ja myślę, że to było coś bardzo dziwnego w naszym społeczeństwie wtedy. Tylko wśród młodych ludzi, czy w ogóle? No, ja mówię, mam na myśli młodych ludzi, dlatego że z młodymi ludźmi miałam do czynienia, prawda? Ale przecież to dotyczyło również na przykład rodziców. Przecież to, że myśmy mieli taki stosunek do walki, to między innymi to dlatego, że mieliśmy takich rodziców, taki dom. Czyli dom, organizacja i marzenie o wolności. Tak. Jest jeszcze jeden bardzo ważny motyw, o którym nie mówiliśmy. Mianowicie tuż przed powstaniem w Warszawie słyszało się jedno zdanie powtarzane przez wszystkich. Czeludność cywilną, przez nie pozwólmy im tak spokojnie odejść. Zemsta to jest brzydkie słowo, ale proszę Państwa, po 5 latach rozstrzeliwania ludzi na ulicach i to rozstrzeliwania z zagipsowanymi ustami, a dlatego zagipsowanymi, że człowiek rozstrzeliwany różnie reaguje. Jeden się trzęsie ze strachu, a drugi przed śmiercią woła niech żyje Polska. Tak jest. Ich to niech żyje Polska denerwowało, więc oni gipsowali usta. I przez 5 lat łapanek. Strzembosz doskonale napisał w książce swojej, że kobieta wychodziła rano po mleko i nie była pewna, czy wróci do domu. Jak zwierzyna byliśmy traktowani. Więc była ta chęć właśnie, nie pozwólmy im spokojnie odejść. Zapłaty za te 5 lat. To był bardzo ważny motyw, dla którego się wszyscy decydowali walczyć. Tak jest. A co do... Jeszcze temat taki, dysproporcja w uzbrojeniu. Oczywiście dysproporcja w uzbrojeniu była, ale moim zdaniem nie tyle najistotniejsza była dysproporcja w samym sprzęcie, co to, że im się nigdy nie kończyła amunicja. Oni jak chcieli położyć ogień wzdłuż jakiejś ulicy, żeby nie przepuścić powstańców, to ten ogień trwał prawie w nieskończoność. U nas na wagę złota był każdy strzał, bo było oszczędzanie amunicji. A oni mogli w nieskończoność walić z broni maszynowej. I to był problem też. W miarę upływu dni byli ranni i powstańcy, i cywile. Bardzo wielu rannych. Po kilku dniach powstania zaczęło brakować jedzenia, brakowało broni. Zaczynało brakować nawet wody, środków opatrunkowych. Pani w jednym z wywiadów powiedziała, że nie pamięta pani, żebyście na Woli spali. Nie pamięta pani, żebyście na Woli jedli. Cóż to się działo, że tego pani nawet nie pamięta? A co się działo wówczas z waszymi rodzinami? Czy w ogóle was to interesowało, co się dzieje z bliskimi, z rodzicami, z rodzeństwem? Niektórzy z nich byli też zaprzysiężeni, niektórzy z nich również poszli się bić. Oczywiście myśleliśmy o rodzinach, o rodzicach. Jak ktoś miał rodzeństwo, to o rodzeństwie. Na ogół nasze rodzeństwo było też zaangażowane. O pani siostry, obie? Obie. Z tym, że jedna była gdzie indziej w ogóle, na północy Polski. A druga była tak jak ja w powstaniu. Tylko tyle, że... Moja siostra
była w naszym domu, a w naszym domu, w tym, że ja mieszkałam i mieszkam do dzisiaj, były walki toczone. I to był dom, jeden dom, który walczył w osamotnieniu 11 dni. Do dzisiaj, jak myślę o tym, to uważam, że to było niezwykłe. 11 dni walczyć w odosobnieniu, wiedząc o tym, że pomoc znikąd nie przyjdzie. To niesamowite. A proszę powiedzieć, jak można było wytrzymać bez jedzenia, nie myśleć o jedzeniu, nie myśleć o spaniu? Czy ja wiem? O spaniu to na pewno nie można było myśleć, a jak już było tak, że nie mogliśmy wytrzymać, to żeśmy się kładli na podłodze. Gdziekolwiek. Gdziekolwiek, tak. I natychmiast żeśmy usypiali. A dziewczyny, kobiety? Kobiety przecież były... mają swoje comiesięczne problemy. No mają, no oczywiście. No i w miarę możliwości starałyśmy się jakoś temu, jakby to powiedzieć, no podołać, prawda, żeby nie było problemów jakichś specjalnych. No ale muszę powiedzieć, że jakoś nam się wszystko to jakoś udawało. Ja nie wiem dlaczego i dlaczego tak nam się udawało, że mogłyśmy iść do walki i mogłyśmy jeszcze się gdzieś tam w nocy tu i tam raz i drugi przespać. Gdzieś się umyć, co było bardzo, bardzo, bardzo trudne, no ale jednak nam się to jakoś tam udawało, lepiej, gorzej. No. To, co Sławka powiedziała, to właściwie to dopiero dzisiaj jest moda na analizowanie, czy powstanie było potrzebne, nad zasadnością powstania. My żyliśmy chwilą, my żyliśmy naszą teraźniejszością. Ja pamiętam taki konkret, to był 24 sierpnia, gdzieś do godziny 16 my mieliśmy jednego ciężko rannego, a ich leżało około 20 na przedpolu. Tak leżało na wieki wieków. Niemców. No tak. Tak. I my byliśmy, 24 sierpnia, starówka była w gruzach, a my mieliśmy znakomite samopoczucie. My byliśmy prawie w euforii, bo my tłukliśmy ich od kilku godzin, mając jednego rannego. My po prostu... Proszę Państwa, nie mieliśmy wtedy warunków ani możliwości do analizowania spraw w jakichś aspektach politycznych, ogólnoeuropejskich i tak dalej, szanse czy są. My żyliśmy dniem dzisiejszym. Jak był sukces, to my szczęśliwi byliśmy, cieszyliśmy się tym sukcesem, bo jeden ranny do prawie 20 trupów to jest ogromny sukces. To był powód do euforii. Tak, gigantyczna dysproporcja. Tak samo te niedostatki wszelkie. To właściwie, ja tu muszę wnieść pewną poprawkę na nietypowość, bo w PWPW był magazyn żywności, który Niemcy sprowadzili przed okupacją. Do nas, ty Sławko pamiętasz, od was też przychodzili do nas po żywność, do wytwórni. Myśmy głodowali okropnie. Więc ja tutaj byłbym nieuczciwy, gdybym się do chóru przyłączył, że ja nie dojadałem. Czyli jedni głodowali, a inni mieli magazyn żywności pod ręką. Tak, no był magazyn żywności, zresztą... Ja rozumiem, ale... magazyn żywności, który Niemcy zorganizowali za potrzeptem swojego sekretarza osobistego, który był w grupie PWP-17. I on miał polecenie od konspiracyjnego przełożonego, żeby spowodować coś takiego, żeby tu stworzyć na wypadek powstania magazyn żywnościowy. Ale mówi pan o euforii, pani Sławka, pseudonim Sławka, pani Halina Jędrzejewska też mówi o euforii. Nikt z powstańców nie chce rozmawiać o strachu. A przecież byliście ludźmi, zwyczajnymi, młodymi ludźmi, nie cyborgami. Czy był taki moment, kiedy naprawdę się baliście? Co było takim najtrudniejszym doświadczeniem w powstaniu? Właściwie mi się zdaje, że to jest trudno powiedzieć, dlatego że to, co powiem, to możecie Państwo przyjąć, że to jest nieprawdziwe. Bo to jest aż tak dziwne, że dzisiaj, jak ja o tym myślę,
Wydaje mi się to bardzo dziwne. Skąd myśmy wzięli sobie taką siłę? Naprawdę nie wiem. To naprawdę trudno powiedzieć. Jak to było? Bała się pani? Nie było takiego momentu, że ogarnął panią paniczny strach? No, kiedyś tak było, że myśmy się wszyscy bali, że nas absolutnie zatłuką. I gdzie to było? To było... Na stawkach. Tak, masz rację. Na stawkach. Stawki. To jest ten punkt, nie, o którym pani nie zapomina. Bo rzeczywiście było nam tam bardzo ciężko. Dlaczego to zostało tak mocno odciśnięte w pani sercu? Myśmy ponieśli tam ogromne straty. Na stawkach. Ogromne. To się ma w oczach, to się ma wszędzie, to się będzie miało do końca życia. Ale co na tych stawkach było? Stawki to ulica w Warszawie. Co na tych stawkach było takiego, że o te stawki trwała tak krwawa i straszna bitwa oddziałów powstańczych z Niemcami? Długa i długa. I długa, właśnie. Myśmy poszli na stawki i tak było, że nasi dowódcy robili wszystko, żeby nas oszczędzić, żebyśmy wszyscy nie wyginęli. Ale to nie było proste. Nie było proste, bo to były bardzo trudne walki i strasznie dużo nas zginęło. Właściwie sama nie wiem, czy za pierwszym razem, bo to były dwukrotnie właściwie walki o stawki. Najpierw, jak żeśmy przychodzili w ogóle na stawki, z drugiej strony. Tak, gdzie te magazyny niemieckie. Tak, gdzie były magazyny, tak. To nie było takie krwawe. Straty ponosiliśmy rzeczywiście duże, tak, ale to nie było takie dramatyczne. Natomiast jak żeśmy stawki zdobyli i byliśmy już na dole i potem szliśmy z powrotem, to było dramatyczne, dlatego że po prostu tak dużo nas zginęło. Dowódca oddziału zginął. W pierwszym ataku. W pierwszym, tak. W pierwszym. A w drugim to właściwie, no tak szczerze mówiąc, to myśmy nie mieli dowódcy. Znaczy mieliśmy, ale nie naszego, tak. Pamiętam taką opowieść pani o rannym właśnie w bitwie o te magazyny niemieckie na stawkach. Mściwój miał pseudonim, tak? Mściwój, tak. Którego pani próbowała... On zginął. Tak. To było naprawdę bardzo trudne, no bo tak... Przepraszam, ale muszę trochę odpocząć. Tak, dlatego proponuję, żebyśmy zrobili przerwę. Może, dobrze. Tak, ale chce pani wstać i przejść? Nie chcę. Dobrze, może wody? O, potapo, proszę. Proszę bardzo. Ja bym chciała jeszcze wrócić, jeśli pani Halina już może, do tej bitwy o stawki. Czy pani zrobiła kiedykolwiek użytek z tego pistoletu, który dostała pani od swojego dowódcy na wszelki wypadek? I tak i nie, bo nie strzeliłam, ale groziłam. Groziłam, no po prostu była taka sytuacja, że groziłam Polakom. Taka była sytuacja, groziłam ludziom, którzy nie chcieli, no to muszę to opowiedzieć, bo to tak się nie da. Bo to, że tak trochę głupio brzmi, co wzięłam za pazuchy broń i strzelałam do Polaków. No to nikt nie uwierzy, prawda? Albo uważali, że byłam nienormalna. To nie było tak, tylko była taka sytuacja, że myśmy przyszli z tej Woli na te stawki i to naprawdę, te walki to były koszmarne. Mnie na przykład wołali do mnie. No, ja już byłam tak po jednym zejściu ze stawek na dół i zaczęli wołać z góry sanitariuszka, sanitariuszka. A ja już tam byłam na dole. No więc ja tam zaczęłam się drapać po gruzowisku, tak? I co się okazało?
Byli to dwaj moi koledzy z oddziału, którzy leżeli. Jeden z nich leżał na brzuchu. Ciężko ranny, nieprzytomny. A drugi, ten, który nas wzywał, leżał na plecach. Bardzo ciężko ranny był. Obie nogi to miał zmiażdżone, podusia straszne. Ale poza tym w ogóle był ciężko ranny. Jak on wydusił z siebie wołanie sanitariuszka, to ja do dzisiaj nie wiem, naprawdę. No i ja tam dopełzłam do nich. Dwóch kolegów mi tam się też do mnie dołączyło, żeby pomóc. Trzeba było rannych przenieść. Ale jak ich przenieść? Panoszy nie było tam wtedy, tam w tych miejscach. Można było tylko na albo na rękach, albo na... No dobrze, ale jak taka szczuplutka, filigranowa dziewczyna... Wszystko ludzie pomogli. W każdym razie to była taka sytuacja, że ten kolega, którego ja uważałam, że trzeba wziąć najpierw, bo on ma szansę, że my go uratujemy. A drugi to, jak ja go zbadałam, tak, no tak mówię, może śmiesznie, ale obejrzałam go, prawda? Obejrzałam go i zobaczyłam, jak to wygląda. On leżał na brzuchu, a plecy to była jedna wielka rana, potworna. Ale taką, którą ja pierwszy i ostatni raz w czasie powstania widziałam. Taką koszmarną ranę. Ja uważałam, że on nie ma żadnej szansy. I że trzeba ratować tego, który ma szansę przeżycia. A potem uratować tego, zabrać tego, przyjść po tego następnego. Taki miałam plan. Ale mój kolega się na to nie zgodził. Powiedział: Sławka, zabieraj najpierw jego, tego ciężko rannego. Ale ja mówię: słuchaj, to nie jest dobre to, co ty mi proponujesz. On powiedział, że on się nie da zabrać. Najpierw tamci. Czyli ten z tymi nogami zmiażdżonymi? Został. Został, tak. No, ale... To straszny taki wybór, którego ratujemy, komu dajemy szansę. No tak, ale tutaj to właściwie nawet nie było szansy. To nie było szansy. Ten drugi, to nie było szansy. No, ja widziałam przecież, że to nie ma kogo ratować. Można wziąć, jak będzie miejsce dla niego, tak? A trzeba ratować tego, który ma jakąś szansę życia jeszcze. Tak. To bardzo trudne było. No i co, i wzięła pani tego z tą wielką raną na plecach? No co miałam zrobić? No i ruszyliście dokąd z tym ranem? Na dół, znieśliśmy go do szpitala. Do szpitala Jana Bożego, bo to było blisko Jana Bożego. Tak, czyli na Bonifratersko. Na Bonifratersko, tak. Nieśli go najpierw moi koledzy. A w pewnym momencie uznałam, że trzeba kogoś jeszcze za wszelką cenę ściągnąć do pomocy. Był ostrzał z granatników. Ostrzał był. Rany. Nie mogli dalej nieść, musieli byli sami lekko ranni. W związku z tym pani Halinka postanowiła poprosić o pomoc cywilów. Tak. Poprosić o pomoc cywilów. Tak. Jak oni zareagowali? Tak. A oni przyglądali się, byli świadkami wydarzeń, oni widzami? Dość blisko byli, oparci o płot taki z drugiej strony. Tak. I nie ruszali się. Więc ja wtedy powiedziałam, że proszę, żeby oni wzięli tych rannych i zanieśli do szpitala, który szpital był zresztą blisko. A oni się na siebie popatrzyli i powiedzieli, że oni nie pójdą. Tak zwyczajnie, cicho. A to ja wtedy wyciągnęłam tą swoją spluwę, którą dostałam w prezencie i mówię: jak to nie pójdziecie? A oni się tak naprawdę jak ranne psy, tak się na mnie popatrzyli i powiedzieli: bo my się boimy. A co ja miałam powiedzieć? Więc ja tylko trzymałam tą w ręku tą broń i mówię: albo bierzecie tych rannych, albo ja strzelam do was. Ale to widać było moją determinację chyba. I oni się przestraszyli. I zanieśli, do końca postawili mi rannych w szpitalu przed salą operacyjną. To ten, który tak pięknie śpiewał. Wzięli go na salę operacyjną. Mnie poprosili, żebym ja tam, kazali mi prosić, żebym ja siedziała pod salą.
Tak. Więc ja tam siedziałam w kucki pod tą salą i płakałam. Raz w czasie powstania płakałam. I to było właśnie wtedy. Ja wiedziałam, że ja go nie uratuję już. Że on umiera. I za chwilę się drzwi do sali operacyjnej otworzyły. Oni bardzo się miło zachowywali, ci lekarze, naprawdę. Oni chcieli coś zrobić. I poprosili mnie, żebym ja weszła. I on był przytomny. Leżał na plecach. Nie wiem, jak oni to zrobili. Położyli go tak po prostu. I no i był przytomny. Ja się nachyliłam wprawdzie tak no, dosłownie nad nim i coś tam szeptałam do niego, a on mu powiedział mi tylko bardzo cichutko, ale ja to usłyszałam. Sławka, pożegnaj kolegów. Pomścijcie mnie. To było wszystko. I umarł. To pewno do końca życia będę pamiętać. I to było to najcięższe przeżycie w czasie powstania? Uważam, że najcięższe. Były ciężko, dużo było, bardzo, bardzo było, dużo bardzo smutnych, ciężkich, ale to było straszne. Znalazłam taki wiersz Anny Świerszczyńskiej, Strzelać w oczy człowieka, pamięci Wieśka Rosińskiego. Miał 15 lat, był najlepszym uczniem z polskiego. Biegł z pistoletem na wroga. Zobaczył oczy człowieka, powinien był strzelić w te oczy. Zawahał się. Leży na bruku. Nie nauczyli go na lekcjach polskiego strzelać w oczy człowieka. Pani pytała, Sławko, o najtrudniejszy moment. Tak, tak, właśnie też chciałam pana. Ja nie byłem sanitariuszem, ale ja do dzisiejszego dnia nie jestem pewien, czy ja nie utopiłem kolegi w powstaniu. Przez 3 dni broniliśmy się w suterenach zalanych wodą do połowy łydek. I podjechało działo szturmowe, zaczęło bić po naszych stanowiskach. I kolega, pseudonim Bacik, runął do tej wody. Kiedy ja wpadłem do tego pomieszczenia, Lis i Bogiel, dwaj koledzy, dźwigali go z tej wody. I teraz ja jako trzeci skoczyłem, żeby im pomóc. Ale teraz tak. To był chłop, 1,90 m, tęgi, barczysty, ciężki. Raz już był w wodzie, więc był śliski. Mundur miał śliski. My byliśmy słabi, bo my spaliśmy po 4-5 godzin na dobę. Więc my go po prostu dźwignąwszy raz z tej wody, on się nam wyślizgnął i chlupnął nam znowu. Jemu wprawdzie taka czerwona plama tu koło serca się powiększała. Uda też miał, posiekane drobne miłomkami, ale coś dużego go tu trafił. No więc szybko noszek, dziewczyna z noszami się pojawiła i pędem do szpitala w PWPW, do legendarnej, Sławka to zna tą postać, doktor Petrynowska, rana z PWPW. Tak, bo w tym budynku, która została z ciężko rannymi i ją zamordowano. Więc my ją szybko do tej doktor rany, przerażeni, że utopiliśmy kolegę, bo chlupnął nam dopiero do wody. I teraz ona nas zapewniła, że w 100% nie mamy powodu mieć żadnych stresów, że on był śmiertelnie trafiony. Ale z drugiej strony ona ma przed sobą przerażonych 3 chłopaków, takich średnio po 18 lat, że utopili kolegę. My nie mieliśmy gwarancji, czy ona nas nie oszukała, żeby nas uspokoić, żeby rozwiać to nasze przerażenie, czy on może jednak by przeżył. Wprawdzie wyglądało na to, że 90%, że nie, że on był śmiertelnie trafiony. Ale mimo to my wszyscy trzej, już tylko ja zostałem z tej trójki, my do końca, oni do końca życia nie mieliśmy 100% pewności, czy ona nas nie chciała uspokoić. Czyli tylko. Poczucie winy, które poczucie zostało winy, na tak, zawsze. Bo utopienie kolegi w powstaniu to się w ogóle nie zdarzało. To takie były zupełnie niesamowite sytuacje.
przy okazji, ja miałem dowódcę, Romana Marchla, kapral Rom, dowódca naszej drużyny. I w tym momencie wyszło na jaw klasa tego człowieka. To samo działo szturmowe rąbnęło tak, że on był trafiony w powiekę. Ja mu krew zalewała twarz. Ja byłem w sąsiednim pomieszczeniu. I ja nagle widzę, że ten mój Rom, dla nas to był w ogóle Napoleon Bonaparte, w sensie autorytetu, dzielny, odważny, świetnie nami dowodził. I ja widzę, że on zatacza się, brodzi w tej wodzie, tu się trzyma, krew mu cieknie, ręką obmacuje ścianę jak ślepiec, więc ja przerażony, żeby go prowadzić do szpitala. Chwytam go pod łokieć i teraz co ja słyszę? On był w stanie takim, że miał prawo myśleć wyłącznie o sobie. I on mnie odpycha i mówi tak, ja sam dojdę, ratuj Bacika. To są momenty, dla których uważam, że w tym powstaniu wspaniałych ludzi się spotkało. Właśnie taki jak ten Rom. No i taki jak... Że on w takim stresie będąc, krew mu zalewa, on mówi, nie ratuj mnie, tylko ratuj jego żołnierza, jego podkomendnego. Tacy byli nasi koledzy. To niesamowite są te państwa opowieści. A proszę im powiedzieć, bo no, śmierć była powszechna, śmierć była wszędzie, na każdym kroku. Czy po tych pierwszych wstrząsach, że ginie kolega, zostaje trauma, że ginie koleżanka sanitariuszka, pobiegła porannego, już się nie podniosła, już nie wstała i została tam razem z tym rannym, którego chciała ratować. Czy w powstaniu... Pierwsze godziny powstania. Pierwsze godziny. Pierwsza godzina powstania. To co mówiłaś, że biegła i trafiono ją. Chciała zabrać tego rannego. Nie wiedziała, czy on żyje, czy nie żyje. Tylko, że jest na środku jezdni, tak? Na woli to było. Czy to jest tak, że po tylu dniach walki, kiedy no dalej ginęli ludzie, ginęli wasi koledzy, wasi przyjaciele, koledzy z oddziałów, czy ciągle było to takie wielkie, traumatyczne przeżycie, czy mówiliście, no trudno, jeszcze jeden, jeszcze jedna? To zawsze była trauma. Trudno mówić o spowszechnieniu, bo to chodzi o konkretnych ludzi, indywidualne osoby. Tak. Natomiast ja trochę anegdotycznie może w innej tonacji powiem, do jakiego stopnia to powstanie w nas siedziało i siedzi przez dziesiątki lat. Jak ja wprowadziłem się na Solec, skromne mieszkanie, 9. piętro, 2 pokoje. Przy Ociwłaku, że jeszcze żyli ci dwaj, którzy tego Bacika z wody ze mną wyciągali. Przychodzą do mnie pierwszy raz do mojego mieszkania. Rozejrzeli się, przeszli. Jeden mówi, Lis mówi, ale ty masz wspaniałe mieszkanie. Wspaniałe mieszkanie, 9. piętro, 2 pokoiki. Ja mówię, co ty wygadujesz, jakie wspaniałe. On mówi, słuchaj, przecież w tym okienku w kuchni u ciebie wystawić jeden RKM, to się ulicę Solec zamkniasz do tamki. 40 lat po powstaniu to było. On tymi kategoriami oglądał Warszawę. Gdzie się barykadę postawi, gdzie RKM się ustawi. W dalszym ciągu powstanie siedziało w głowie. Tylko, że to było na wesoło akurat. Pani Halina opowiadała o tym szpitalu świętego Jana Bożego, którego broniły oddziały zgrupowania Radosław, głównie słynny harcerski batalion Zośka. Jaki był los tego szpitala? Jaki był los PWPW? Przed wkroczeniem Niemców szpitalom nadawano cywilny charakter. Czy to w jakikolwiek sposób przed czymkolwiek chroniło? Z wytwórni nie można było wynieść ciężko rannych, dlatego że wycofywanie się, te ostatnie godziny obrony odbywało się z podziemnej hali do wysoko pod okien, pod sufitem, po drabinach do wysoko umieszczonych okien, więc nosze z rannymi to nie było zupełnie niemożliwość, dlatego ciężko ranni zostali.
Doktor Petrynowska, ta doktor rana, była usilnie namawiana przez dowództwo, żeby się wycofywała z nami, z wojskiem. Ona powiedziała, że nie zostawi rannych. Z nią zostały cztery bodajże, bo ona zwolniła personel. Jak już zaczęły się walki wewnątrz gmachu, to ona zwolniła swoje sanitariuszki, bo wiedziała, co może nastąpić. Cztery bodajże zostały te takie zdeterminowane najbardziej. I dzięki temu, że one zostały, to jest relacja, co z nią się stało. Ona znała niemiecki. To były podziemia, dwie kondygnacje w głąb. Tam miał być schron prezydenta Mościckiego na wypadek wojny, z którego on oczywiście nie skorzystał. I w tym schronie prezydenta byli ci najcięższej rani. I zaczęły się sypać granaty z góry, wzdłuż tej klatki schodowej do tego podziemia. Wtedy doktor Petrynowska stanęła u podnóża i zaczęła po niemiecku wołać: niech się tu lazaret, że tu jest szpital. Ich to nie wzruszało, granaty się dalej sypały. I wreszcie jakiś granat się tak rozerwał, że jej jamę brzuszną rozerwało. Ona się usunęła na krzesło i to były ostatnie jej chwile. I później oni wtargnęli i wtedy już wymordowali tych rannych wszystkich na łóżkach czy tak na tych posłaniach. Także po opanowaniu wytwórni już całkowitym, jak oni opanowali gmach i okolice, oni zapędzili okoliczną ludność do grzebania, chowania, do wynajdywania zwłok na terenie gmachu PWPW. I odnaleziono dwie kobiety w białych fartuchach, jedna była siwa i to była niewątpliwie doktor Petrynowska, a ta druga to była jedna z tych sanitariuszek, też zginęła od tych wybuchów granatów. I one nie wiadomo gdzie dzisiaj, gdzie są pochowane, bo Niemcy swoje zwłoki zabierali, a resztę nas chowali gdzieś tam w ziemi, może koło Fortu Legionów wykopana ziemia, nie wiadomo. Także ta doktor Petrynowska to była zresztą postać wspaniała, bo ona służbę w PWPW objęła po mężu, który był też przed nią, był lekarzem zakładowym wytwórni papierów wartościowych, był jednym z pierwszych aresztowanych przez gestapo i po roku zginął w obozie koncentracyjnym. Wtedy ona objęła po nim to stanowisko. I była oczywiście szefem sanitarnym tej grupy PWB-17. A jak się wycofaliście z tego budynku? No wycofywanie się było pod ogniem już takim, że z górnych pięter leciało. Oni opanowali od razu górne piętra. Załoga była spychana w dół, wycofywanie się z podziemi. Także były duże straty właśnie dlatego tych poległych tyle było na ulicach później do chowania. Bo osłonę stanowiło zresztą głównie zgrupowanie Leśnik. Tam zginęły między innymi dwie siostry sanitariuszki cholewińskie. Jedna padła, druga się przy niej zatrzymała, żeby ją ratować. Wyskoczył ich dowódca, porucznik Jaroń, żeby obie ratować. No on na szczęście nie został zabity, tylko ranny. Jego już wciągnęli z powrotem. No i później druga linia oporu już była wzdłuż ulicy Wójtowskiej, wzdłuż Przyrynku, bo od północy, z tym, że trzeba przyznać, że jednak po upadku wytwórni, bo to był 28 sierpnia, to Starówka jeszcze 4 dni się właściwie broniła. Wytwórnia to była ten bastion, który hamował od strony Cytadeli, od Żoliborza. Drugim takim bastionem narożnym to był wasz Jan Boży. Jan Boży też był takim narożnym bastionem, tylko Jan Boży był północno-zachodni, mamy północno-wschodni. Teraz po wielu latach, jak się mówi o powstaniu, to się staje takim dla dzisiejszych pokoleń monolitem pewnym, jednolitością. Faktycznie powstanie było zupełnie inny przebieg miało na Żoliborzu, na Mokotowie, na Starówce. Przebieg walk był bardzo różny, uwarunkowany urbanistyką. Tu te ciasne uliczki staromiejskie, na Żoliborzu arterie szerokie. Były plusy i minusy. U nas były te plusy, że czołg nie wjeżdżał w Świętojańską, bo nie mógł. Ale minus był ten, że na głowę się waliła kamienica.
powstańcom. Na Żoliborzu było odwrotnie. Nic im się na głowy nie waliło, ale przecież barykadę wybudować przez poprzek Krasińskiego czy Alei Wojska Polskiego to utopia. Niemożliwe. I tam na Żoliborzu czołg stawał w odległości 200-300 metrów, kiedy nikt żadną butelką ani granatę nie dorzuci i walił. A po wielu latach to się wszystko scala. Tak samo jak dzisiaj przeciętnego Polaka zapytać o powstanie kościuszkowskie, to on powie tylko o Kosyniarach. A o powstanie listopadowe to tylko o Czwartakach. A Olszynki Grochowskie broniły 4 pułki. A w tym czwarty. Po latach gubią się szczegóły po prostu. Dlatego trzeba pisać i pracować nad tym. Kiedy padła Starówka, kiedy już po tej strasznej akcji grupy bojowej Rheinefahrt, kryminalisty Dirlewangera, który właśnie spalił, wymordował ciężko rannych w szpitalach Starówki. Masakra była po prostu przerażająca. To było 1000 zamordowanych rannych jeńców i 6000 cywilnych osób na Starym Mieście. Jak udało wam się wydostać ze Starówki? Pani Halina mówiła o desancie kanałowym, nieudanym. Dlaczego on się nie udał? Czy był źle zaplanowany? Czy był nieprzygotowany? Czy nieprzemyślany? Czy po prostu szliście na zasadzie uda się, to wyjdziemy z tych kanałów, a nie uda się, no to wrócimy na Stare Miasto? Jak to było, pani Halina? Nie, no takiego założenia nie było. W zasadzie, co to dużo mówić, jeśli był jakiś plan robiony, to z tą myślą i z tym założeniem, że się uda, prawda? No ale tutaj była taka sytuacja, że była grupa ludzi zebrana do tego, żeby wyjść z miasta, ale nie od razu z miasta. Tylko do Śródmieścia. Do Śródmieścia, tak. Bo pani szła z tymi powstańcami, kanałami w stronę Placu Bankowego, prawda? Tak jest. Na Placu Bankowym nie udało się wyjść. No, dwa włazy były zablokowane od góry, tak, przez Niemców. Się zgadza. A trzecim zaczęliśmy wychodzić. I ci, którzy wyszli, zginęli. Był rozkaz, no, jak już się okazało, że nie ma szans na to, żeby wyjść tą drogą, prawda? No to ta reszta, co siedziała w kanale, musiała z kanału wyjść. Tylko nie tam, nie na zewnątrz. Bo już było wiadomo, że to nie jest żadna droga. Jak w ogóle w tych podziemnych, śmierdzących kanałach byliście w stanie się zorientować, dokąd idziecie, gdzie trzeba iść, a gdzie jest zamknięta droga? Był z całą pewnością robiony plan. Z całą pewnością. I ja przypuszczam, że to, że zamknięte pierwsze dwa włazy, to było zrobione wtedy, kiedy Niemcy się zorientowali, że tu się szykuje. Że tamtędy będziecie wychodzić. Ja tak przypuszczam. No nie wiem, to są moje, wie pani, przypuszczenia. A może to było od początku, tak? Nie wiem. A to, że im do głowy w ogóle przyszło, że będziecie kanałami przechodzić, to jest dziwne. No a czym można było przechodzić? No właśnie. I w rezultacie ten pani oddział wydostał się przy ulicy Wareckiej, tak? Tak, myśmy wychodzili na Warecką. Na Warecką, czyli przy Nowym Świecie. Tak. I okazało się, że to jest zupełnie inny świat. Tak? Tak. Nowy świat. Nie, nomen, ja muszę powiedzieć, że to było niesamowite zderzenie. Tam to było po prostu tak, żeśmy wyszli. To tak, po pierwsze, no już nie mówię to, że to otoczyli nas ludzie zaraz, a to taka ciekawość, no, skąd się wzięli ci, prawda, z kanału. No, bo przecież jak myśmy wyglądali po tym siedzeniu w kanale w nocy. No w każdym razie otoczyli nas ludzie. Przyglądali się nam, nas to okropnie denerwowało. Zwłaszcza, że nie wszyscy wyszli, bo część zginęła, prawda? Część, która wyszła na Placu Bankowym. Na szczęście nie wszyscy, którzy wyszli, zginęli, ale prawie wszyscy. Dobrze, a ci, którzy wyszli na Wareckiej, czyli między innymi pani, co się dalej działo? My tu śmierdzący, brudni, zmordowani do ostatka. To było bardzo, bardzo dziwne uczucie, a otoczyła nas grupa młodych ludzi. Znaczy nie tylko młodych, ale głównie. Prawda? Normalnie ubranych, uczesanych, no to w ogóle
jakbyśmy się znaleźli nie wiadomo gdzie. Nami się bardzo zaopiekowano. To znaczy zaprowadzono nas najpierw do takiego miejsca, gdzie można było się ubrać, umyć i tak dalej. Dano nam jakieś ubrania. No w każdym razie to, co było na nas uświnione, przepraszam za słowo, i mokre kompletnie, to musieliśmy zdjąć z siebie. Oczywiście. Tak, no więc tam zaopatrzono nas w jakieś rzeczy. Bardzo zresztą nami się tak serdecznie zajęto. Trochę nam się przyglądano jak dziwnym stworkom, ale w ogóle to nie, no muszę powiedzieć, że starali się ludzie. Zaprowadzono nas do takiego miejsca, gdzie właśnie wszystko można było się umyć, gdzie nas zaopatrzono w jakieś ubranka. Tak. No bardzo, bardzo, bardzo się ładnie zachowano. Czy mieliście szansę na to, żeby trochę odpocząć? Czy były kolejne zadania i ruszyliście dalej? No oczywiście, żeśmy ruszyli na Czerniaków, tylko nie od razu. Pamiętam, jak żeśmy we którejś nocy poszli na Czerniaków, książęcą. Pamiętam, że przespałam noc na Czerniaków na bucie mojego dowódcy. Jak to? No zwyczajnie. Ja byłam już tak zmordowana. W nocy postanowili dowódcy nasi przejść na Czerniaków. Tak się złożyło, że z Książęcej szli ludzie do miasta, do góry. To trzeba było sobie wyobrazić, jak to takie przejście wygląda. Jedni w tą, drudzy w tą. Z Czerniakowa szli ludzie w naszą stronę, do miasta, a my szliśmy w odwrotną stronę. Wszyscy byli ledwo żywi, a to przejście to było bardzo wątpliwe. To musieliśmy brać pod uwagę to, że nas wystrzelają. Bo to rów, a i to rów taki płytki, wcale nie głęboki rów. To wspominam ten rów fatalnie po prostu. Te nasze dziewczyny i kobiety w powstaniu to jest szczególnie istotny rozdział dla powstania, bo proszę Państwa, ja nieraz mam z młodzieżą spotkania. Pytają mnie, co dla mnie najwartościowsza, jaka cecha powstaniu. Ja zwykle mówię, że nie odwaga, bo z odwagą różnie bywa. Człowiek się czasem boi. Zresztą ten, kto robi napad na bank w maseczce, też jest na swój sposób odważny, ten bandyta. Proszę cię bardzo, nie. Czyli samo ważne są motywy. Ważna jest bezinteresowność. I teraz, dzisiaj, kiedy żyjemy w tak zwanym normalnym świecie, kierujemy się rozsądkiem, kalkulacją. To nam się opłaci, tamto nam się nie opłaci. To ja się wtedy pytam, czy dziewczyna, która się do rannego czołgała po bruku przez ostrzeliwaną ulicę, czy ona myślała, czy jej się to opłaci? Co jej się mogło opłacić? Ona mogła tylko zarobić w głowę pocisk. A jednak coś w tej dziewczynie było, że silniejsze od tej kalkulacji właśnie, od tej interesowności, że warto, nie warto, że się ryzykuje. To jest właśnie najpiękniejsze, że te najlepsze cechy człowieka wychodzą, to co nas od zwierząt różni. Profesor Sechodolski w takiej książeczce Kim jest człowiek? Pięknie to ujął. On napisał, że człowiek w ekstremalnych sytuacjach potrafi zdobyć na działanie sprzeczne z naturą. Bo w naturze mamy instynkt samozachowawczy. Zdawałoby się, że to jest najsilniejsze. Ja za wszelką cenę chcę żyć. Otóż okazuje się, że nie. Takie powstania warszawskie są dowodem, że nie tylko ja chcę żyć. Że są rzeczy ważniejsze od mojego życia, no. Profesor drugi, Trzebiatowski, nie. No, mam 94 lata, więc proszę wybaczyć. Żołnierz batalionu Gustaw, autor Trzeciakowski. O, profesor Trzeciakowski, autorytet naukowy, powiedział: prawdziwie wolnym czułem się tylko w czasie powstania warszawskiego. To coś mówi. Intelektualista. Doszedł do tego wniosku.
Czyli coś było w zachowaniu ludzi. O, tak jak ten, co złote zęby wyrywał, poszedł walczyć. To wyzwalało najlepsze cechy człowieka. Ta konieczność. A czy były w powstaniu takie chwile, które moglibyście nazwać pięknymi? Czy były takie chwile, które moglibyście określić jako szczęśliwe? W tej bitwie trwającej 63 dni. Początek powstania. Wybuchło. Jest. Idziemy walczyć. To tak było. I to była ta iskra szczęścia. Tak. A potem i te ulice w biało-czerwonych flagach wszędzie. Tak. Wszędzie flagi tak. Biało-czerwone. Na początku. Tak. Potem już różnie. No nie było budynku. Potem były gruzy. Nie było budynku, nie było gdzie tej flagi nawet umieścić. Ale tak naprawdę to od początku wszystko miało być inaczej. Przecież ja doskonale pamiętam, my w PWPW byliśmy blisko Wisły. My co najmniej przez 3-4 pierwsze noce słyszeliśmy artylerię z frontu wschodniego. I to się nagle uciszyło. My liczyliśmy, co tu będziemy, jesteśmy w przyjaznym gronie. Nas nieelegancko potraktowali wszyscy nasi sojusznicy. O tym wiemy. Przecież 7 Pułk Piechoty Garłuch miał za zadanie opanować lotnisko Okęcie. A dlaczego? Dlatego, żeby stworzyć możliwości wylądowania brygadzie spadochronowej. Tak jest. A przecież ten słynny zrzut 18 września, ogromny zrzut na Warszawę, co całe stado tych samolotów leciało. Przecież zdecydowana większość zrzutów trafiła do Niemców. Bo oni tak ostrożni, oni się nie chcieli zniżyć. Oni zrzucali z tak wielkiej wysokości, że wiatr to znosił. Po prostu woleli mieć święty spokój. I oni dozbroili Niemców. To paradoksalna sytuacja. Na Książęcej też tak było. Wiesz o tym? Że na Książęcej to, co zrzucali, na Książęcej Niemcy zgarnęli. Tak. O tym, o czym pan Juliusz powiedział przed chwilą, czy o tym braku pomocy, na którą powstanie oczekiwało od aliantów przede wszystkim, pisał wstrząsająco Norman Davis w tej swojej książce słynnej Powstanie 44, tam gdzie porównał warszawskich powstańców do Spartan, którzy pod Termopilami byli, jak napisał Davis, wspaniali, choć zostali pobici. Wydostali się państwo oboje ze Starówki, wydostali się państwo oboje, przeżyli koszmar i wyszli razem z innymi oddziałami z Warszawy 2 października, poniedziałek, o godzinie 21:00 ustały działania wojenne w Warszawie. Po 63 dniach walki ucichło wszystko. I co się dalej z wami działo? Kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach zakończyła się wasza walka? Jak przyjęliście tę wiadomość o kapitulacji, że koniec, że nagle przerywamy? Czy byliście załamani, rozczarowani, czy poczuliście ulgę? Ja myślę, że bardziej przygnębienie niż załamanie. My wiedzieliśmy, że w tej chwili przegrywamy, ale że to w ogóle długo nie potrwa. Przecież niedługo Berlin był zdobywany w następnym roku. Gdyby to się działo w 1940-1941 roku, wtedy można byłoby się załamać. Ale tu już wiadomo było, że ta Trzecia Rzesza dogorywa. To zupełnie inne samopoczucie jest wtedy. No dobrze, ale wyście byli przegrani, bo 3 października o godzinie 2 w nocy w Ożarowie zostaje formalnie podpisany układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Generał Tadeusz Bur-Komorowski podpisuje rozkaz o zakończeniu powstania i 5 października wychodzą z Warszawy ostatnie oddziały powstańcze. I wy z poczuciem tego rozczarowania? No oczywiście. No to nie tylko rozczarowania. Ja muszę powiedzieć, że to na pewno w różnych oddziałach różnie było. Tak. Bo myśmy byli też no już bardzo zmęczeni. Jak wiadomo, ponieśliśmy w swoim czasie ogromne straty w ludziach, w kolegach. I szczerze mówiąc, my na początku, jak doszła do nas informacja, że prowadzone są jakieś rozmowy,
to myśmy myśleli, że to nieprawda. Nie chcieliśmy w to w ogóle uwierzyć. Pamiętam, jak siedzieliśmy tam w Kucki gdzieś i zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe i kto to wymyślił, takie plotki idiotyczne i tak dalej. No, nie chcieliśmy w to wierzyć naprawdę, że my się mamy poddać. No, a przecież myśmy ponieśli jako oddział ogromne straty i to dla nas ginęli nasi koledzy, nasi przyjaciele, nasze koleżanki najbliższe. Byliśmy niekiedy zrozpaczeni po prostu. A tutaj no, nie chcieliśmy w to wierzyć, że to jest niemożliwe. No, kto to wymyślił, takie plotki? A potem po trochu, jak to się zaczynało być wiadome, że tak jest, że tak prawdopodobnie będzie. Że nie ma odwołania, że, koniec, że podpisane. Tak, że podpisane. Boże, jaka u nas rozpacz w oddziale była. Jak myśmy się wszyscy denerwowali okropnie. I wyszliście z Warszawy ze wszystkimi oddziałami pędzeni przez Niemców do Pruszkowa. Pan Juliusz Kulesza uciekł. Tak, uciekłem z Pruszkowa, tak. Ale z tego obozu Dulac-121. Co jest istotne, że przecież... A pani Halina, przepraszam, nie uciekła, tylko jak inni poszła do Pruszkowa. Bardzo wielu powstańców po drodze uciekało z pociągów, z transportu. Jak to się stało, że pani zdecydowała się na pójście do obozu? Bo to była świadoma decyzja. No, mogła pani uciec. No mogłam, tak. Mogłam uciec, ale nie miałam motywów, żeby się ratować. Straszne. Dlaczego? Dlatego, że miałam złe informacje. To znaczy? Że wszyscy zginęli, cała moja rodzina. Była taka sytuacja, że od nas, to znaczy od nas w sensie oddziału, tak? Szedł kolega, został wysłany po prostu służbowo. Łącznik. Łącznik taki, tak. Bardzo sensowny człowiek i bardzo byliśmy zaprzyjaźnieni. On miał przyjść między innymi na Wawelską i się dowiedzieć, jak wygląda tam sytuacja, no bo słuchy dochodziły, prawda, co tam się działo. Czyli w pani domu? W moim domu, tak. I umówiłam się z nim, że on się postara, po pierwsze, że się postara dojść na Wawelską, że postara się sprawdzić, czy moja rodzina żyje. Jeśli to będzie możliwe. Ja wiedziałam, że to może być niemożliwe, ale umówiliśmy się, że on spróbuje się dowiedzieć, czy przynajmniej ktoś z rodziny ocalał. Bo wiadomości były bardzo dla mnie przykre. No to on do mnie przyszedł. Nawet pamiętam, że spałam w nocy na podłodze i taka zmęczona byłam strasznie. No i mówił, że przyszedł do ciebie ktoś, kto wrócił z tego. No to ja się zerwałam oczywiście. No i on mi powiedział, słuchaj, bardzo mi jest przykro, ale tam wybili wszystkich. Cała twoja rodzina zginęła. Ale to nie było prawda. Moja cała rodzina nie zginęła. Mój ojciec zginął. Bo on myślał, że oni razem, bo ich wyprowadzili razem i razem tam, nie wiem, rozstrzeliwali. No akurat moją rodzinę wyprowadzili i nie wystrzelali. Moją I z tego mamę... powodu, że pani myślała, że została sama na świecie, poszła pani do obozu. Tak. I potem do tych niemieckich obozów. Tak. W końcu w finale do Oberlangen. No ja nie wiem, co ja miałam ze sobą zrobić. Ja nie miałam rodziny. Ja w każdym razie, jak w ten wrócił, z taką wiadomością, to ja uważałam, że ja nie mam po co wracać. Po prostu. Nie mam po co wracać. Panie Juliuszu, a pan uciekł? Ja z Pruszkowa uciekłem jako dorożkarz. Ja powoziłem dorożką Rady Głównej Opiekuńczej, bo w pruszkowskim obozie Niemcy musieli tolerować ze względu na międzynarodową jakąś sytuację, musieli obecność Rady Głównej Opiekuńczej, RGO w skrócie,
przy Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu. Oni liczyli się z różnymi inspekcjami państw neutralnych. I dlatego o ile większość uratowanych z Pruszkowa wydostała się przez służbę zdrowia, to ja akurat przez stajnię, bo tam w pruszkowskim obozie ta Rada Główna Opiekuńcza miała dorożki i miała furmanki. Przede wszystkim w wielkich bekach na tych furmankach zupę rozwożono tym obozowiczom, a również no, umierali ludzie też w tym obozie. Chorzy, starzy, więc i furmanki ze zwłokami wyjeżdżały. Krótko mówiąc, była stajnia. I ta stajnia w sumie uratowała takich jak ja kilkudziesięciu, a bardzo prosty był sposób. Niemcy mieli pewną lukę w regulaminie. Ta ich warta przy bramie wjazdowej odnotowywała tylko wyjazd dorożki czy furmanki, z iloma osobami wyjeżdża ta dorożka. Natomiast nie notowali imiennie, kto wyjeżdża, tylko wyjeżdża dorożka z dwoma mężczyznami. Ja wyjechałem pierwszy raz w życiu, zresztą powożąc koniem z batem, a jakże, za mną siedział pracownik właśnie obozu, bo w Pruszkowie bardzo wiele osób zgłosiło się do pracy w obozie właśnie po to, żeby pomagać w różnych sytuacjach. I kobiety jako sanitariuszki i mężczyźni. I teraz mechanizm był taki. Wyjeżdża dorożka, nas jest dwóch. On w okienku Niemcom melduje, że wyjeżdżamy. I Niemcy odnotowują. Wyjeżdża dorożka z dwoma mężczyznami. I teraz za bramą ten taki jak ja idzie sobie w świat, jest po prostu wolny. Natomiast ten pracownik obozu czeka na swojego kolegę, też pracownika z obozu, który pieszo wraca z obiadu do obozu, do pracy. Bo oni nie odnotowywali, tylko ten pieszy pokazywał tylko legitymację w okienku. I wsiada, i dwóch wracało. Tylko nie ci wracali, którzy wyjechali. Tak. Niedogodność, ograniczenie polegało tylko na tym, że istnieje coś takiego jak pamięć wzrokowa. Więc można było tylu takich jak ja wyprowadzić tą metodą, ile razy w ciągu doby zmieniało się ten posterunek niemiecki. Przez te 6 czy 8 godzin, kiedy siedzieli ci sami, nie można było drugi raz tej operacji powtórzyć, bo mogli twarze zapamiętać. Ale jak zmieniali się Niemcy, to od razu następnego wywożono. Także w sumie w ciągu tych dni istnienia to kilkudziesięciu w ten sposób uratowano. Ja w Paszczy Wilka Przysłowiowej prawie zamieszkałem u moich wujostwa w Pruszkowie. Batalionowy kolega Sławki, mój ciotaczny brat, zginął w plutonie torpeda. On zginął w obronie Jana Bożego. Twój brat był, tak? Tak, ciotaczny brat, Janusz Gawdzi, Kruk. Aha. I on zginął w obronie Jana Bożego. Jako jeden z ostatnich się wycofywał i pocisk czołgowy go załatwił. A popatrzcie, ja także to był syn tych wujostwa, o których się zatrzymałem. Pan przetrwał do końca wojny u krewnych w Pruszkowie. A. Pani Halina znalazła się w końcu w Anglii, w oddziałach, tak jak powiedziałam, kobiecych. W 1946 roku nieoczekiwanie wróciła pani do Polski. Bo chciałam wrócić. Już miała pani do Boże, kogo? Boże, co wyprawiali ze mną, żebym ja nie wracała. Nie bała się pani komunistów? Którzy straszne rzeczy robili z powstańcami. Na pewno, że się bałam. No i mimo wszystko? Ale tam była moja mama, były moje siostry. I już pani wiedziała, że są, że żyją. To już jak byłam w Anglii, to dopiero wiedziałam, tak. I dlatego pani wróciła. Tak, jak byłam w Anglii, to się dowiedziałam, że one żyją. I wróciła pani i medycyna. Medycyna, która była marzeniem od zawsze? Tak, od zawsze. Chciała pani być lekarzem? Od zawsze. Nie... Zdecydowałam o tym bardzo dawno, zanim byłam sanitariuszką. Tak, naprawdę.
A wie pani dlaczego? Wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że moja rodzina 5 września była ewakuowana z Warszawy. Znaczy tata z rodziną była ewakuowany z Warszawy. 1939 roku. Tak. Pociąg ewakuacyjny jechał na wschód. I został zbombardowany przed Przemyślem jeszcze. I jeszcze była taka sytuacja, że to wszystko tam było bardzo starannie przygotowane. To znaczy nikt się nie pętał, nie prosił o miejsce, nikt się nie kłócił, nie, tylko mieliśmy wyznaczony przedział dla rodziny naszej i koniec. I przychodzimy i okazuje się, że mimo, że to jest zaznaczone, napisane tam w drzwiach czy coś, to że ktoś inny to zajął i nie ma dla nas miejsca. No a tata był bardzo spokojny, bo ja to bym zrobiła awanturę, ale, ale tata był bardzo spokojny i powiedział, że no to poprosił, żeby przyszedł tam ktoś z tych pracowników i żeby nam dano jakiś przydział, tak? Bo to ci państwo, prawda, tutaj zajęli. No to dali nam zaraz i bardzo dobry przydział, taki sam dobry jak ten, co nam zajęto. To nas uratowało właściwie. I nasz pociąg został zbombardowany. Nikt z nas nie został nawet ranny. A ten, który myśmy mieli jechać, wszyscy zginęli. Ja mówię, jakieś szczęście, no, tak. Nieszczęście dla tych ludzi. No, nie, oczywiście zginęli, myśmy się z tego nie cieszyli, jak się możesz domyślać. Było nam bardzo przykro, jak się okazało, że wszyscy zginęli stamtąd. No ale z drugiej strony cała rodzina nasza ocalała, a bylibyśmy zginęli. Proszę państwa, zmierzamy do końca naszego spotkania. Może tylko przypomnę, jaki był bilans powstania warszawskiego. Zburzonych zostało około 25% zabudowy miasta. Pod koniec wojny 85% miasta leżało w gruzach. Po stronie polskiej straty wyniosły około 10 tysięcy zabitych i 7 tysięcy zaginionych, 5 tysięcy rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród zabitych przeważała oczywiście młodzież niestety, w tym ogromna większość warszawskiej inteligencji. Straty po stronie niemieckiej wynosiły, proszę zwrócić uwagę na te cyfry, 10 tysięcy zabitych, 6 tysięcy zaginionych, 9 tysięcy rannych żołnierzy, 300 zniszczonych czołgów i samochodów pancernych. Niemcy użyli do tłumienia powstania warszawskiego około 50 tysięcy ludzi. Te cyfry są mniej więcej przybliżone. Jeżeli weźmiemy pod uwagę potęgę militarną Niemiec i te zasoby, którymi dysponowało powstanie, którymi dysponowali powstańcy, to w ogóle nie ma porównania. To znaczy, że zwyciężył heroizm, że zwyciężyli to, co powiedział pan Juliusz, że zwyciężyli ludzie, którzy nie bali się bić o swoją ojczyznę, o swój kraj. Potem były te straszne lata komunizmu, kiedy powstańców warszawskich wyłapywano, osadzano w więzieniach, mordowano, torturowano. I dopiero właściwie po 1989 roku ten heroiczny czyn młodzieży zaczął odzyskiwać należną mu rangę. To ja mam krótkie uzupełnienie, które może być ciekawe. Dobrze, proszę bardzo. Otóż dowodzący tłumieniem powstania warszawskiego Erich von den Bach zeznawał na procesie norymberskim, kiedy był proces tych wszystkich Geringów, Hessów. I on powiedział bardzo ciekawą rzecz. On powiedział, że w powstaniu warszawskim Niemcy mieli straty w ludziach nietypowe dla II wojny światowej, bo w wyniku takich, a nie innych sprzętu wojennego i warunków walki istnieje pewna określona proporcja, że rannych jest ileś tam krotnie więcej niż zabitych. Z prostej przyczyny, bo zabity to w głowę albo w serce, a trafiony w łokieć nie ginie. Więc rannych w zasadzie w II wojnie światowej stosunek zabitych do rannych był jakiś tam 1:5 czy coś takiego. I Erich von den Bach powiedział, że zdumiewające było to, że Niemcy
ponosili straty w zabitych zbliżone do ilości rannych. I on to uzasadnił, tak zwany chłopski rozum biorąc, wyszkoleniem strzeleckim powstańców. Powstańcy byli raz dobrze wyszkoleni strzelecko, a dwa oszczędzali amunicję. Tak jak pan powiedział, panie Juliuszu, wcześniej, że teraz się tak analizuje, podsumowuje, wyciąga wnioski i tak dalej. Ja pozwolę sobie na jeden wniosek, że gdyby nie było Powstania Warszawskiego, to te wszystkie zrywy Polaków, które się zdarzyły w czasach komunistycznych, nie miałyby miejsca. Po prostu etos powstania był tak głęboko zakorzeniony. Szkoda, że tylko Polacy wiedzieli o powstaniu. Może teraz dzięki Normanowi Davisowi i paru innym wspaniałym, znakomitym historykom amerykańskim, angielskim, francuskim, może świat się trochę więcej o powstaniu dowiedział. O powstaniu w getcie warszawskim wiedzieli, ponieważ sprawa została nagłośniona, ta walka została nagłośniona. Natomiast o Powstaniu Warszawskim nie, bo tu komuniści stłumili wszystko. Próbowali zgnieść i stłumić pamięć o powstaniu. Gdzie ta pamięć przetrwała? Przetrwała w rodzinach. Czy państwo opowiadali swoim dzieciom, swoim wnukom o powstaniu? Oczywiście. Jak oni to odbierali? No jak to? No chcieli tak słuchać? Chcieli. Chcieli słuchać, to nie było ani nudne, ani niepotrzebne. Ja mam taką swoją teorię własnej roboty. Mianowicie, na temat powstań w ogóle, powstań jako takich. Rozbiory zaczęły się już w końcu XVIII wieku. 130 lat nie było Polski, wolnej, niepodległej Polski. 130 lat to jest wystarczająco dużo, żeby wynarodowić społeczeństwo. Warszawa miała 40 cerkwi do wybuchu I wojny światowej. Ja sytuację Polski przez te 130 lat porównuję do dogasającego ogniska. I teraz to ognisko dogasa, ale co jakiś czas jest powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. To jest nowy wybuch ognia, przedłużenie, kontynuacja, tradycja. Żołnierze Powstania Listopadowego walczyli pamiętając o kościuszkowskim. W styczniowym walczyli pamiętając o listopadowym. To jest te powstania, po prostu proszę państwa, robiąc rachunek strat, bilans, trzeba pamiętać, że rachunek musi być dwutorowy. Doraźne skutki to są właśnie te zniszczenie miasta, ilość pole, to są skutki doraźne. A obok drugi rachunek to jest długofalowe znaczenie. I to jest właśnie to, że te powstania nie pozwalały nas wynarodowić po prostu. Bo na razie były sklepy dwujęzyczne, Syldy, ale gdyby nie powstania, to może by już tylko rosyjskie i niemieckie były. Powstanie było przegraną bitwą, no bo była kapitulacja, prawda? Doraźnie było przegrane. Ale ocaliło, to przegrana bitwa, która ocaliła naród, żeby nie wiem jak paradoksalnie to zabrzmiało. I że dzisiejsza, to jest oczywiste, suwerenność Polski ma swoje fundamenty w powstaniu. W ofierze krwi powstańców, państwa, kolegów, przyjaciół, towarzyszy broni. Z drugiej strony opanowanie Polski przez komunistów zostało w pewnym sensie, w dużym stopniu ułatwione przez straty inteligencji w powstaniu. Takie jest moje zdanie. Tak. Nie wiem, czy się państwo z tym zgadzają, czy nie, ale takie jest moje zdanie. Tak jak mi czasami ktoś mówi, że nigdy jeszcze nie był w Muzeum Powstania Warszawskiego. I mnie to osobiście boli. Bo uważam, że każdy Polak powinien tu być, tu, w Muzeum Powstania Warszawskiego, zobaczyć pamiątki, które zostały tu zgromadzone po powstaniu, po powstańcach, posłuchać opowieści takich wspaniałych ludzi jak państwo, moi goście, i znaleźć sposób na przekazanie tego etosu, przekazanie prawdy o Powstaniu Warszawskim, jakakolwiek by ona nie była. Muzeum Powstania Warszawskiego, które podejmuje wiele wspaniałych inicjatyw dla zachowania pamięci o bohaterach Powstania,
prowadzi w tej chwili kolejną akcję pod hasłem Korzenie Pamięci. Korzenie pamięci, jak powiedział dyrektor Jan Ołdakowski, musimy zmierzyć się z tym, co nieuchronne. Powstańcy gasną na naszych oczach, a misją całego zespołu Muzeum Powstania Warszawskiego jest nie dopuścić, by zgasła również pamięć o ich życiu, dokonaniach, marzeniach. To państwo, ich potomkowie, jesteście prawdziwym skarbem pamięci. Pamiętacie swoje babcie, swoich dziadków, ich zwyczaje, rytuały, zasady, mądrość i prawdę, którą w sobie nosili. To wy wiecie najlepiej, czego się bali, czego pragnęli, o czym marzyli, dlaczego walczyli. Czego oczekujemy w takim razie od tych młodych ludzi? Jest z nami pan Remigiusz, wnuk powstańca. Nazywam się Remigiusz Stefanin, tak jak już było powiedziane, jestem wnukiem powstańca warszawskiego Edwarda Stefani, pseudonim Szpagat. Co panu przekazano? Co pan chciałby przekazać kolejnym pokoleniom? Znaczy, jeśli chodzi o mnie, to ja niestety swojego dziadka, który był powstańcem warszawskim, nie mogłem poznać, bo zginął 5 dnia powstania, 5 sierpnia, podczas rzezi Woli. Natomiast ocalała z rzezi Woli moja babcia, mój ojciec i jego dwie siostry. Też historia bardzo dramatyczna, bo zostali rozdzieleni wtedy i ojciec z jedną siostrą i gosposią znaleźli się w obozie pracy pod Wrocławiem. Natomiast babcia z drugą córką, udało jej się przejść do Śródmieścia i praktycznie cały okres powstania spędziła, chroniąc się po piwnicach, tak jak większość ludności cywilnej. Odnaleźli się po wojnie. No dziadek niestety zginął, tak jak mówię. Zresztą ta jego śmierć i próby znalezienia miejsca, gdzie został pochowany, sprowadziły mnie do Muzeum Powstania. Tutaj znalazłem się najpierw jako osoba szukająca śladów po dziadku, a później stałem się wolontariuszem i w muzeum działam. Także zawsze powtarzam, że to dziadek mnie tutaj przyprowadził, mimo że nie żył. Jeśli chodzi o te opowiadania i te korzenie pamięci, o których mówił pan dyrektor, w moim przypadku to było o tyle troszeczkę może inaczej, dlatego że tak jak powiedziałem, te traumatyczne przeżycia i mojego ojca, i mojej babci były na tyle silne, że oni praktycznie nie chcieli o tym opowiadać. Babcia dopiero pod koniec życia, i to też jak była, mówiąc nieładnie, ciągnięta za język, zaczęła wspominać te swoje przeżycia z tych dni, no głównie z 5 sierpnia, bo to był ten dzień przełomowy dla naszej rodziny. I tak samo było z moim tatą. Mój tata miał 7 lat w momencie, kiedy zginął dziadek i kiedy zostali wypędzeni z Warszawy. Stał zresztą 6 sierpnia też pod ścianą w rejonie kościoła świętego Wojciecha przy Wolskiej i jak opowiadał, tylko dlatego nie został rozstrzelany, że wcześniej przy Franaszku i przy Ursusie już nie było miejsca, jak on to mówi, czyli tak było tam po prostu już pełno tych rozstrzelanych osób. A 6 sierpnia, to zresztą ta historia się powtarza w opowieściach osób, które przeżyły, jak to ojciec mu opowiadał, podjechał oficer na motorze i wstrzymał egzekucję. To już było po tym rozkazie von Dymbacha, który ograniczał rozstrzeliwanie ludności cywilnej, co nie było zresztą spowodowane jego humanitaryzmem, tylko chodziło o to, że Niemcy mieli po prostu problemy już z amunicją. Także to chodziło o kwestie logistyczne, a nie humanitarne, to tak, żebyśmy sobie też to jasno powiedzieli. Ja nie chciałbym wchodzić jakby tak głęboko w te swoje historie. Ja byłem harcerzem, instruktorem harcerskim. Działałem w Chówcu Mokotowskim, czyli Mienia Szarych Szeregów. Miałem możliwość poznania wielu powstańców i z batalionu Zośka Parasol przez panią Halinę. Jestem związany też z batalionem Miotła, więc tak akurat to zgrupowanie Radosław jest mi bliskie. Z panem Juliuszem z kolei też mamy wspólne, można powiedzieć, korzenie teraz już, bo nas połączył kruk Janusz Gawdzik, o którym pan Juliusz wspominał. Podsumowując to, od czego zaczęliśmy, chciałbym zacytować, jeśli mogę, słowa, które napisał jeden z najmłodszych dowódców Powstania Warszawskiego, jeśli chodzi o dowódców liniowych, Andrzej Romocki, pseudonim Andrzej Moro, po przejściu na Czerniaków w swoim rozkazie, a propos tego, o czym pani mówiła, czyli o tym, co spowodowało, że ci ludzie poszli do powstania i dlaczego tak się stało.
Ja w głębi samego siebie czuję i wiem, że powstanie było żywiołowym odruchem narodowej potrzeby przeciw terrorowi, przeciw poniewierce, przeciw śmiertelnemu wrogowi, który nas niszczył. I gdyby dziś, po tym wszystkim, co widziały na Woli i Starówce moje oczy, stanęła przede mną znów decyzja, iść do powstania czy nie, poszedłbym na nowo i wiem, że poszliby inni. Gloria victis, chwała zwyciężonym, będzie kiedyś wyryte także na warszawskich cmentarzach powstańczych, jeśli ulegniemy w tej walce. Te słowa napisał Andrzej Moro na kilka dni przed śmiercią 15 września, kiedy poległ na Czerniakowie. Miał wtedy 21 lat. Panie Remigiuszu, co pan zrobi z tą wiedzą, którą pan ma o powstaniu? Znaczy ja z nią robię cały czas, mam nadzieję, dlatego że staram się to przekazywać osobom, które przychodzą do muzeum, bo od 3 lat jestem przewodnikiem po muzeum. Natomiast staram się też pamiętać o tych, którzy polegli, bo muzeum prowadzi też taką piękną akcję od kilku lat, Zachowajmy ich w pamięci, poświęconą ofiarom cywilnym, ale również dba o groby powstańcze. To, co robi całe muzeum, cały sztab ludzi, moi koledzy przewodnicy, moi koledzy z działu archiwum, z działu historycznego, czy z wszystkich właściwie działów muzeum, składa się na to, co widać na zewnątrz. I te wszystkie akcje, które muzeum prowadzi, mają na celu właśnie to, żeby zachować w pamięci i powstanie jako całość, jako ten zryw nie tylko wojskowy, ale to, o czym mówili nasi goście, tą euforię ludności Warszawy i to, że warszawiacy rzeczywiście pomagali powstańcom w czasie powstania i byli dla nich oparciem, to wszystko myślę, że będzie w nas trwać, nawet jeśli już nie będzie świadków pamięci. Bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec chciałam polecić Państwu książkę. Otóż nakładem wydawnictwa Znak ukazała się pierwsza biografia generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego, pseudonim Motyl, o którym rozmawialiśmy tutaj. Akowca, lotnika, patrioty, jak napisano w anonsie, normalnego człowieka w nienormalnych czasach. Tytuł: Motyl, Ścibor, Rylski, autor Sebastian Pawlina. To fascynująca historia fascynującego człowieka. Podczas powstania dowodził kompanią Czata 49 zgrupowania Radosław. Był z państwem blisko. 3-krotnie ranny, przeszedł cały szlak bojowy batalionu. Poznał grozę kanałów. Po upadku powstania pozostał w konspiracji. Nagrywałam rozmowę z generałem Ściborem Rylskim na krótko przed jego śmiercią i nie zapomnę tej rozmowy i nie zapomnę tego, co powiedział. I mam prośbę do słuchaczy. 1 sierpnia zatrzymajmy się o godzinie 17, godzinie W, na 1 minutę. Zatrzymajmy się, aby oddać cześć najdzielniejszym z najdzielniejszych, zwyciężonym, ale niepokonanym. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pani Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka, i pan Juliusz Kulesza, pseudonim Julek. Dziękuję Muzeum Powstania Warszawskiego, które nas tutaj przygarnęło. Szanowni Państwo, dziękuję, że Państwo są z nami. Dziękuję, że Państwo zechcieli wysłuchać mojej audycji i mam nadzieję, że będą Państwo mi towarzyszyć w kolejnych audycjach. Ale żebyśmy mogli je zrealizować, potrzebujemy Państwa pomocy. Państwa wsparcia, czyli przekazania darowizny na konto Fundacji Otwórz Się z tytułem wpłaty podcast Hanny Marii Gizy. I chciałam od razu powiedzieć, że spotkała mnie niespodzianka. Mianowicie ledwo zaczęliśmy, ledwo wystartowaliśmy, a już 2 osoby zechciały się włączyć. Pan Marcin z Chwaszczna i pan Łukasz z Gdyni. Bardzo panom serdecznie dziękuję za wpłaty. Ja będę starała się jak zwykle zapewnić najwyższy poziom audycji dzięki udziałowi najwybitniejszych specjalistów w wybranej dziedzinie, w zależności od tematu audycji, której zawsze będzie przyświecało odwieczne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.